Zadanie. Właśnie teraz wychodzę. Jeżeli pójdę z prędkością 6 km na godzinę, to dojdę do celu o godzinie 12. A jeżeli z prędkością 5 km na godzinę, to dojdę o godzinie 12:30. Oblicz, jak daleko jest do celu oraz która jest teraz godzina. To zadanie zrobimy na podstawie następującej tabelki. Możemy iść na dwa sposoby: szybciej lub wolniej. Nasza prędkość może wynieść 6 km na godzinę i wtedy dojdziemy do celu o godzinie 12, ale zajmie nam to, no właśnie, nie wiemy te czasu. Jeżeli zaś będziemy szli wolniej, czyli przez 5, czyli z prędkością 5 km na godzinę, to dojdziemy później, czyli pół godziny więcej. Dlatego tutaj napiszę T plus 0,5 godziny. W jaki sposób wyznaczyć drogę? Sądzę, że znasz wzór na drogę. S równa się V razy T. Więc tutaj mamy prędkość V, tutaj czas T, a tutaj droga S. Więc drogę obliczymy mnożąc te dwie rubryki. Pomijając jednostki, uzyskuję tutaj wartość 6t. Tutaj zaś otrzymuję 5 razy nawias i w nawiasie czas t plus 0,5, czyli pół godziny. No i wiemy, że pokonuję tę samą drogę, czyli te dwie rubryki muszą być sobie równe. I w tym momencie zauważamy, że powstało nam następujące równanie, które trzeba wymnożyć. Lewą stronę przepiszemy. Tutaj wymnożymy 5 razy t, to 5t, dodać 2,5. Literki t przeniesiemy na lewą stronę, to już uzyskamy samą literkę t i będzie czas równy 2,5 godziny. Tutaj już możemy dopisać jednostkę. Również tutaj, przystępując do tabelki, mógłbym wpisać odpowiedzi. Czas jest równy 2,5 godziny, ale oczywiście to jest przy pierwszym sposobie poruszania się. Tutaj, gdybyśmy do 2,5 godziny dodali pół godziny, otrzymamy 3 godziny. Tutaj 6 razy czas, czyli 6 razy 2,5. Otrzymam 15 km. Tutaj również, jakbym pomnożył 5 razy 3, otrzymam również 15 km. Możemy tutaj nawet to zapisać. Przecież nasze równanie właśnie powstało z równości tychże dróg. Widzimy, że już mamy obliczoną drogę, czyli jak daleko jest do celu. Teraz musimy odpowiedzieć na pytanie, która jest teraz godzina. Jeżeli za 2,5 godziny będzie godzina 12, no to teraz jest godzina 9:30. I to obliczenie również warto zapisać. 12:00, odjąć 2,5 godziny, to otrzymamy 9:30. Możemy teraz udzielić już pisemnej odpowiedzi. Do celu jest 15 km. Teraz jest godzina 9:30.